Dzień dobry Państwu. Witam sylwestrowo, noworocznie, starorocznie, podsumowowczo. I cóż, dostałam od Państwa bardzo dużo pytań, za które dziękuję. Mam nadzieję odpowiedzieć na większość z nich. Jeśli się nie uda, to wybaczcie, ale mam nadzieję, że, że jednak się uda. No i cóż, dużo, dużo, dużo się działo w odchodzącym roku, szczególnie no i w moim przypadku, ale też i w Państwa przypadku ostatnie dni, a ten grudzień, który zawsze przedświątecznie wydawał się już tylko taki, że już tylko kolendy i ostatnie zakupy i, i pierogi. No a tutaj dużo się działo. W moim życiu zadziało się. Też bardzo dużo i o tym wszystkim porozmawiamy. I oczywiście ja będę odpowiadała na Państwa pytania, ale jak też zawsze czekała na Państwa komentarze i zadawała Państwu też pytania. Liczba naszych partnerów, patronów bardzo ostatnio wzrosła i bardzo mnie to cieszy. I z całego serca dziękuję Wam, drodzy patroni z tak, ale oczywiście też naszym stałym partnerom, którym są Fundacja Fer. Fundacja na rzecz uczciwej bankowości i Stan i Barbara Zadrożny, czyli SB Eward. Zapraszam Państwa i zaczynamy. Jedziemy, jak to mówią. Kiedyś mówili w TVP, dzisiaj chyba w TVP. Telewizji Republika. O, zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopiński i prowadzę fundację Fair, czyli Fundację na rzecz uczciwej bankowości. Jeżeli mają państwo kredyt frankowy lub jakikolwiek inny kredyt walutowy, to zapraszam do współpracy, dlatego że 98% teraz spraw jest wygrywanych w sądach i po prostu warto się tym zająć. Jeżeli mają państwo kredyt gotówkowy, również warto dokonać analizy takich dokumentów, dlatego że bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy w stanie odzyskać odsetki, które już państwo zapłacili i uciąć te odsetki, które są do płacenia na przyszłość. No to zaczynamy, proszę Państwa, i zaczynamy od pytań naszych patronów. I już bardzo tradycyjnie Pan Paweł Rudnik zadaje sporo pytań. Panie Pawle, bardzo dziękuję. No i dobrze, jedziemy po kolei, ale. ale... Może troszkę skrócimy pan wybaczy, bo żeby dać i też innym szansę. Więc Pan Paweł pyta: Pani Moniko, czy po ostatnich wydarzeniu w pani, w pani życiu nagonka medialno-prokuratorska za sam fakt wywiadu, a raczej monologu posła Brauna w Pani programie, pani praca, pozbyła się już Pani złudzeń co do prawdziwych inte, intencji, tak zwanej postępowej i szkodliwej dla wszystkich społeczeństw ideologii tęczowo-lewackiej. Panie Pawle i szanowni Państwo, co do ideologii jakiejkolwiek, ja mam wątpliwości i wątpliwości miałam. Życie, ludzie i to, co się w naszym najbliższym świecie dzieje, to jest jedno, natomiast ideologia jest pewnego rodzaju sztucznym Tworem, pewnego rodzaju manipulacją, i obojętnie z której strony ona przychodzi, jest po prostu ideologią, a więc czymś trochę, co nas odrywa od tego, co jest zdrowym rozsądkiem. Bo zdrowy rozsądek myśli, ideologia się wyznaje. W związku z tym bliżej mi jest zawsze do myślenia czy ideologii. Nie jest to absolutnie ucieczka z mojej strony od tym, żeby powiedzieć o tym, że ta. Ideologia nowej lewicy, Łok lewicy, przebudzonej nie jest mi bliska i o tym wielokrotnie mówiłam, a również przed kilku laty, jeszcze poprzednie wybory, które no spowodowały też między innymi takie moje rozłączenie z, z lewicą, która już miała zupełnie inną twarz, inne inną ideologię właśnie. Także pożegnaliśmy się, więc nie jest to dla mnie coś nowego. Natomiast czy te nowe wydarzenia, czyli nagonka medialno-prokuratorska za sam fakt wywiadu y, i moja praca, może skupimy się na pracy, bo oczywiście w mediach pojawiło się bardzo dużo komentarzy dotyczących tego, że Został złożony donos w prokuraturze na mój program, nasz program, gdzie była to rozmowa z posłem Brownem. Więc owszem, została właśnie ta prokuratura zawiadomiona. No i cóż, czy to coś zmienia? Na razie, na razie nie zmienia, jeżeli zostanę wezwana do prokuratury, jeżeli będą. Już konkretne zarzuty, no to będzie o czym rozmawiać. A tak, tutaj myślę, że pojawiają się i będą się pojawiać, ale nie chcę też pewnej organizacji, która żyje właśnie z swoich, jakże szlachetnych pobudek, żeby robić im w tej chwili jeszcze reklamę i żeby jeszcze więcej zostało w tych szlachetnych pobudek zebranych. Możliwości materialnych do tego, żeby znowu jak coś tak ładnie, żeby to się ten obowiązek obywatelski spełniać. Czyli to jest taka sprawa, która nie chcę do tego na razie powracać w dużym, szerokim stopniu. Oczywiście bardzo serdecznie ponownie zapraszam pana Konrada, którego nazwiska bardzo przepraszam, że nie zapamiętałam na tyle, żeby w poprzednim pogranie powtórzyć prawidłowo. W związku z tym nie było to z mojej strony żadną złośliwością i teraz też nie jest, tylko po prostu przekręciłam. Może pana Rafała kawoła może z powodów chociażby technicznych, że póki jest przegrywa jeszcze za granicą, i w swojej bohaterskiej misji. W związku z tym na razie nie zapraszam, żeby technicznych nie było problemów, natomiast pana Konrada jak najbardziej ponawiam zaproszenie. Natomiast co do pracy. Nie wszyscy państwo wiedzą, bo też z mojej strony pojawił się taki wpis. Pracę już straciłam. W związku z tym, już mogę spokojnie nagrywać rozmowę z panem posłem Grzegorzem Braunem. I teraz może nie wszyscy Państwo wiedzieliście, ja przez no, ponad półtora roku miałam na takim kanale Super Express 2 swój program, który nazywał się Gwiazdozbiór Jaruzelski i był to program, jak sama nazwa wskazuje, gdzie zapraszałam gwiazdy, czasem celebrytów, czasem ekspertów, ale głównie gwiazdy. I ten program, tak jak powiedziałam, od półtora roku trwał. Niektóre z wyświetleń były, miały imponującą liczbę, bo dochodziło tam do 700 tysięcy, ale akurat to chodziło troszkę o skandale celebryckie, ale i te 200 tysięcy, i te 100 tysięcy wyświetleń było nierzadko. Przychodziły bardzo znane też Nazwiska polskiego teatru, filmu. W związku z tym było to satysfakcjonujące no, tym bardziej, że były to osoby, które niespecjalnie przyszłyby do samego Super Ekspresu, no bo niektórzy z nich na przykład mieli procesy z tym pismem, ale udało się mnie, wydawcy, Michałowi, któremu też bardzo dziękuję, zaprosić te osoby i przychodziły. I ostatnio po pewnych zmianach personalnych, które nastąpiły. W, w tymże kanale i w tejże firmie. Zaczęła rzeczywiście spadać znacząco oglądalność, ale też właśnie widać było, że marketingowo nie jest ten program wystarczająco jakoś, um, powiedziałem, polecany widzom i jednocześnie wpada do takiego wielkiego Wora, gdzie trudno, e, trudno znaleźć jakieś e, konkretne e, odcinki. I tutaj zgłosiłam się do e, jak powiem, Władz wszelkiego rodzaju tejże firmy, że należy no, jakoś zwrócić uwagę na to, żeby ten program bardziej był wyeksponowany. Ze względu na to, że tutaj w naszym programie, który tutaj mamy dzisiaj, te obejrzenia, ilość tych obejrzeń, liczba tych obejrzeń, nawet kiedy jestem sama jest czasami wyższa niż tam, kiedy zapraszam jakiegoś znanego gościa i to w takim gorącym też czasie, chociażby zaproszenie pani Emilii Krakowskiej, słynnej Jagny z Chłopów z lat 70. filmu. Miał mniej odsłon niż moja, mój taki felieton na temat chłopów, który u siebie zamieściłam. W związku z tym no, pokazywało to, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o promocję, marketing tamtego programu w tym dużym kanale. I cóż, jakieś te dwa tygodnie temu w piątek odbyło się jakieś kolejne spotkanie i cała taka lista, jak to robimy, żeby ten program zaczął bardziej znowu żyć. że Część programów na żywo robimy, zmiana scenografii, może jakieś pytania od, od, od widzów, no wszystko, co miałoby ten program rozszerzyć, umaić i spowodować, żeby był lepiej oglądany. Takie spotkanie odbyło się jeszcze właśnie mówię jakieś dwa tygodnie temu w piątek i dwa dni później w poniedziałek na moim kanale tutaj u Państwa pojawiła się zapowiedź z mojej strony, że będzie do programu zaproszony Grzegorz Braun. Również w w, tym, w tej zapowiedzi znalazł się materiał, o którym mówiłam, że w, o tej strefie czystego transportu krytycznie się wypowiadałam i również wypowiadałam się krytycznie na temat tego zasypywania przejść podziemnych. Już teraz nie będę jakby rozwijała tego, dlaczego i jakie tam konsekwencje. W każdym razie, dwie godziny po emisji tej zapowiedzi. Otrzymałam telefon od redaktora naczelnego tego tytułu z informacją, że program zostaje zawieszony. To, co to znaczy zawieszony? Na ile zawieszony? Dlaczego zawieszony? właściwie żadnej odpowiedzi nie dostałam, czyli to typowa odpowiedź na to, że no, programu już nie ma i nie będzie, ponieważ nikt mnie dalej już o niczym nie poinformował, a czekałam. Dobre właśnie dwa tygodnie na tym, że może coś się wyjaśnić. Teraz mogę powiedzieć, że tak się wyjaśniło, i taką mamy, że tak powiem, wolność słowa i niezależne media. Proszę Państwa, dalsze pytanie. Pana Pawła Rudnika. Czy widzi Pani dla siebie w przyszłości miejsce, na przykład w prawdziwych i rzeczowych mediach, centroprawicowych, a nie oszołomskich. Czy w takiej partii jak PJJ? Swoją drogą, czy planuje pani zaprosić do swojego programu szefa tej partii, pana Rafała Piecha, aby przybliżył kulisy wyrugowania z tej partii, tej partii, z mediów podczas kampanii wyborczej, a nawet z publikowanych sondaży? Zamiast ich nazwy, najczęściej po konfederacji była publikowana informacja: inne partie. Panie Pawle, czemu? Czemu nie? Oczywiście tak, chociaż teraz dla równowagi po panu pośle Braunie, tak jak mówiłam, chciałam zaprosić pana Konrada Dulskowskiego z, z, z wiadomej instytucji, a ale, 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 może rzeczywiście bardzo blisko jesteśmy tego czasu, żeby pana Rafała Piechę zaprosić. A może po prostu zaprosimy pewną lewicową publicystkę, czyli panią Otokę Frąckiewicz. I pan Paweł Rudnik. Przepraszam bardzo, ale czy mogłabym prosić pana Marcina, żeby mnie nie rozśmieszał? Ponieważ chciałam się zachować powagę w czasie najmocniej państwu. Przepraszamy za usterki. Dzień dobry państwu, jeszcze raz zaczynamy. Pan Paweł Rudnik. Na jakich osobach najbardziej się pani zawiodła w ciągu ostatniego roku? Czy dwóch w związku z prowadzonym przez siebie skrajnie prawicowym, oczywiście w cudzysłowie, kanałem na YouTubie? Ojej, takie zawsze jest, zawsze najbardziej. Yy, nie wiem, czy najbardziej, no na pewno takim os ostatnim tym... Yy, Tą przykrością było właśnie to zerwanie ze mną współpracy bez wyjaśnień, a jeszcze z wcześniejszym tym, że rozszerzamy, że teraz będzie teraz ten program naprawdę wielki i tak dalej, jak mówił nasz wspaniały poeta i dramatopisarz Wyspiański, mam powiedzieć, teatr, mój widzę ogromny, pod takim jakby hasłem się odbywały te spotkania, a skończyło się jak się skończyło. Więc to może jest takie na... Na koniec roku, może nie najbardziej no to w, w sensie zawodu, no bo, bo to też nie, nie były jakieś mi bliskie osoby, choć no, po półtora roku wspólnej pracy y, można mieć już jakieś oczekiwania, że chociażby to pożegnanie odbędzie się w sposób no, bardziej cywilizowany. No, i oczywiście tutaj skrajnie prawicowym to pan sobie raczy dworować, pan Paweł. Ale z drugiej strony, panie Pawle, w poprzednim pytaniu zadał pan, czy żebym miała być jakoś tam w tych centro-prawicowych. Jeżeli bym gdzieś miała występować i to miałoby mi. No, dawać jakąś satysfakcję, to myślę, że coś, co nie byłoby nazwane, czy centroprawicowe, czy centrolewicowe, czy jakiekolwiek, tylko po prostu takie, gdzie można zapraszać gości z każdej strony i treści, również skrajnie lewicowe, czy skrajnie prawicowe, jak to można nazywać, mogą się znaleźć, a nie tylko, gdzie muszę trzymać się w tym, Centrum, bo to już jest jakby takie nakazanie pewnego e, mainstreamu w jakiś sposób. Chociaż ten mainstream, wiadomo, że on teraz jakoś tak, no, waży bardziej, właściwie powinnam w tę stronę swoją, a państwa są, czyli w lewo bardziej waży. Pan Paweł Rudnik nie ustaje i zadaje kolejne pytanie. E, już może teraz tutaj troszkę to. Skrócę. Wiele mówi się w przestrzeni publicznej o tak zwanym kobiet na rynku pracy sprowadzającym się w praktyce do lansowania na przykład określonego procentu kobiet w zarządach firm czy kadrze kierowniczej, ale już nie na stanowiskach podstawowych. Niektórzy zarzucają też polityką, że za mało kobiet w polityce i w kierownictwach partii. Moje pytanie brzmi wprost. Skoro kobiet jest 50% w społeczeństwie, a jest troszkę więcej, yy, i nie czują się reprezentowane politycznie, to czemu w końcu nie założą swojej babskiej partii i jej nie wylansują? Może po prostu kobiety nie są do tego w praktyce zdolne, są zbyt miękkie, szczere, idealistyczne, jak stwierdził kiedyś Janusz Korwin-Mikke. Yy, Panie Pawle, pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem w kilku kwestiach dotyczących tego. A mianowicie, partia taka była założona, była to chyba Polska Partia Kobiet. Jedną niemiecką założycielką, na pewno twarzą, była pisarka Manuela Gretkowska. Nawet był taki słynny plakat wyborczy, kiedy one tam bardzo dyskretnie siedziały, ale były, były panie rozebrane, no i właśnie to była partia kobiet. Nie pamiętam wyników, ile to było procent, ale na pewno poniżej tych 5%, bo do sejmu panie nie weszły. Czyli taka partia była. A teraz. Dlaczego może po prostu kobiety nie są do tego w praktyce zdolne, są zbyt miękkie, szczere czy idealistyczne, jak stwierdził kiedyś pan prezes Korwin-Mikke? A może to wcale nie jest tak, że zbyt miękkie, szczere i idealistyczne, tylko może na temat, właśnie kobiety dosyć rozsądne i wiedzą, że zabawa w, w politykę. Bardzo kaleczy, nawet jeśli jest się na jakimś tam etapie, jakiegoś triumfu, sukcesów i tak dalej, to potem mogą spotkać bardzo jakieś przykre konsekwencje. Więc czy jest to miękkość, czy też pewnego rodzaju rozsądek, chęć bycia? Bezpiecznym bardziej. E, też e, jakiegoś e, jakiejś samoobrony też i e, to bardzo jestem ciekawa, co Państwo na ten temat sodzicie i o kobietach w polityce, bo te kobiety, które trafiają do polityki, często są też bardzo, bardzo, bardzo twarde, a czasem też korzystają ze swojej e, takiej kulturowej słabości i, i na przykład w niektórych momentach, gdzie chciałaby było raczej zacisnąć pięść i jakoś coś mocnego postanowić. No, to mamy takie przypadki i w polityce Unii Europejskiej. Pani z Włoch, którego nazwiska nie pamiętam, kiedy tam jakiś odbyły się, jakiś był zamach, już nie pamiętam jaki był taki jakiś protest. I no i właśnie pani z tej Unii Europejskiej. Włoszka, skąd atrakcyjna kobieta, płakała. Nasza pani też, premier Kopacz, płakała, ale też i mężczyźni czasami płaczą. I już tutaj nie będę żadnych tych złośliwości. Nie, Zresztą nie były złośliwości, proszę Państwa. Pan Wiktor Brzabona. Dzień dobry, Pani Moniko. Dzięki Pani uprzejmości, na przestrzeni tych wszystkich ekscytujących wywiadów, które Pani przeprowadziła, miałem możliwość eksperymentować z moim skromnym projektem, polegającym na poszukiwaniu optymalnego pytania, które naprowadzi osobę pytaną na precyzyjną odpowiedź, na której tak mi zależy. Także pozwolę sobie zadać, Właśnie takie pytanie. Droga pani Moniko, proszę mi powiedzieć, kiedy ludzie mogą kraść? A w przypadku odpowiedzi, że nigdy, to wtedy proszę podać pani osobistą definicję kradzieży. Pozdrawiam serdecznie i życzę szczęśliwego nowego roku. I tutaj, zanim odpowiem panu Wiktorowi na jego tradycyjne od lat pytanie, to pani. Anna Cichowicz y, zrobiła y, do Pana pytania, Pana Wiktora, y, takie mrugające y, oczko. Y, y, więc y, też już jakby zauważyła, że, że, że to jest taka trochę nasza y, zabawa. Y, panie Wiktorze, nie, nie potrafię Panu odpowiedzieć na to pytanie. Y, taki sposób, jaki pan by chciał, czyli właśnie jakiś bardzo precyzyjny. Jakoś życie nie jest zero-jedynkowe. Taka była historia. Ja mogę, mogę ją troszkę przeinaczyć, ale myślę, że istotę oddam: że jakiś człowiek, który był niepełnosprawny, również opóźniony umysłowo, w swojej wsi kradł, ukradł rower, chyba rower. I przez właściciela tego roweru został podany do prokuratury i został wsadzony do więzienia. I tam była jakaś kara, którą, ponieważ on nie był w stanie zapłacić jakiejś tam kary, którą sąd mu zasądził. I zdaje się, że dyrektor tego więzienia zapłacił za niego tę karę. I sam potem poniósł jakieś konsekwencje. Więc ja myślę, że no, po kradzież, że nierówna. W zależności od tego, kto kradnie, w jakich okolicznościach. Jeżeli ktoś ukradnie po to, żeby nie ma pieniędzy, a chce nakarmić kogoś, kto jest głodny i może umrzeć bez tego jedzenia. Wydaje mi się to czymś innym. Niż to, co robią na przykład wielkie korporacje czy banki, podpisując z, z ludźmi, którzy idą jak na rzeź podpisać jakieś umowy kredytowe. I jest to kradzież wtedy z premedytacją, a tutaj jest to może być to coś, co, co, co może komuś ratować życie. Więc, więc dlatego nie ma to dla mnie, że w przypadku właśnie powiem, że nigdy e, albo zawsze, ani że jest jakaś definicja kradzieży. Możemy być też, chyba kiedyś, kiedyś Panu odpowiadałam, że o tym oczywiście nie mówimy, bo zawsze sobie udałem, że tak kradzisz, ona ma jakiś taki charakter czegoś materialnego, że to będzie właśnie jakiś, jakaś rzecz ukradziona w sklepie, czy, czy też że no będzie to jakiś przedmiot, czy też będą to pieniądze, ale też możemy być, możemy powiedzieć, że jesteśmy okradani na przykład z naszej godności albo że jesteśmy przez media okradani ze z swojego rozumu. Jeżeli ktoś nam stara się sprzedać jakąś treść, która jest, ma nas pobudzić bardzo emocjonalnie i w związku z tym stracimy na tym intelektualnie, stracimy na tym, nasza percepcja się zmniejszy, to też można powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju nadużycie, a może nawet kradzież i poprzez właśnie jakąś Manipulacje. Więc e, tych definicji bardzo dużo. Ale proszę Państwa, panie Wiktorze. Ponieważ Pan, Panie Wiktorze, e, tak często powraca do tego pytania, to I ja chciałam zapytać pana w swoim imieniu, a być może w imieniu też i e, innych widzów, którzy tutaj z Panem wchodzą w jakąś interakcję. A Panie Wiktorze. A proszę precyzyjnie powiedzieć, czym dla Pana jest kradzież? Jeżeli uważa Pan, że nigdy nie należy kraść, to proszę zdefiniować, w jakich sytuacjach. Dobrze, odwracam pytanie. Panie Wiktorze, jestem bardzo ciekawa Państwa, czy Pana odpowiedzi, a Państwa też komentarzy, do których zachęcam. Czyli, czym dla Państwa jest? Kradzież. I teraz, ponieważ jest to jakby patronów, to, to też przeczytam, bo bardzo dużo oczywiście miłych słów, które nie są pytaniami i piękny portret, pisze Pani Marta Kisiel, rozumiem, że o zdjęciu, które został takim no, w czasie wakacji, kiedy był ten QA, czyli odpowiadałam na Państwa pytania na Mazurach. To to właśnie na spacerze w przerwie lasu. Anna Samborska zrobiła mi to piękne zdjęcie. W każdym razie pani Marta pisze pani Moniko wiele dobrych momentów i wiele cierpliwości dla kolejnych gości w nowym roku. Z uśmiechem bardzo pani Marto dziękuję i również dziękuję wszystkim państwu, którzy tyle miłych słów pisali, bo nie wszystkie właśnie były to pytania, ale, ale słowa wsparcia, życzenia, więc też, jakby, wszystko to też oddaje. I panna Anna Cichowicz, która już nam się tutaj pojawiła w odpowiedzi do pana Wiktora Brzabona z tym oczkiem puszczonym. Pani Moniko, dużo się ostatnio dzieje na świecie w Polsce, a u pani trudno mówić o spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Człowiek ma ochotę odłączyć się całkowicie od informacji i zająć rodziną, przyjaciółmi, modlitwą, rozwojem osobistym. Z drugiej strony nie chce się być ignorantem i pozostać biernym, gdy wokoło tyle zła i niesprawiedliwości. W związku z tym moje pytanie: jak żyć, pani redaktor? Czy się angażować w szeroko rozumianą politykę, czy robić po prostu swoje i zacząć zmieniać świat od siebie i swojego najbliższego otoczenia? A pan Paweł Rudnik, niezastąpiony energią, odpowiada też pani Annie: Wtrącę tylko, zdecydowanie zająć się sobą, rodziną, znajomymi, rozwojem. I tym podobne oraz rozsądnie głosować na partię maks zbliżoną do swoich wartości. Polityka nie jest dla idealistycznych, grzecznych chłopców i grzecznych dziewczynek. Miałem okazję kilka lat temu rozmawiać z pewnym znajomym, znanym politykiem, po kilku godzinach luźnego spotkania i kilku kieliszkach powiedział mi: „Wiesz, Pawełku, gdyby miał do wyboru, być politykiem albo…” kur i państwo już wiedzą o co chodzi. Końcówka o to wolbałbym być k. wą a wiesz dlaczego? Bo bycie k o jest po prostu uczciwsze. W perspektywie czasu i moich doświadczeń niestety miał rację. Ale odpowiadając już nie komentując może tego w pełni, ale odpowiadając pani Annie na pytanie czy odłączyć się od informacji, zająć rodziną, przyjaciółmi, modlitwą, rozwojem osobistym, a z drugiej strony, nie chce się być ignorantem, gdy tyle, zła się dzieje niesprawiedliwości? To może znowu ja jakoś tak nie usatysfakcjonuje pani ani, ani państwa, że, że można dać taką odpowiedź, tak, albo zajmiemy się rodziną, modlitwą, książkami, prawą ogródka, albo się interesujmy polityką. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja myślę, że to jest takie ważne, żeby posłuchać też siebie i poczuć, kiedy mamy pewien przesyt, kiedy uświadamiamy sobie, że zaczynamy bardzo emocjonować się rzeczami, na które nie mamy najmniejszego wpływu. I niezależnie od tego, czy będziemy w jakiejś euforii ze względów politycznych, Radości, miłości, triumfalizmu, czy też jakiejś złości, nienawiści, i tak dalej, czegoś, co na nasze życie w żaden sposób się nie przekłada, bo są to, proszę Państwa, najczęściej igrzyska, a my musimy myśleć o tym chlebie, który na końcu drogi nam zostaje, albo może go zabraknąć czyli jakie będą rachunki za prąd. Co spowoduje właśnie chociażby polityka strefy czystego transportu i innych wielu rzeczy, jak to przełoży się na nasze codzienne życie, na życie naszych przyjaciół, naszych, naszych rodzin. Czyli wracamy sobie do piramidy, potrzeb Maslowa, gdzie na samym początku, jako baza jest po prostu przeżycie. Bezpieczeństwo, którego wiem, że wolnościowcy nie lubią tego, tego pojęcia, ale wydaje mi się, że, że nie ma wolności bez, bez poczucia bezpieczeństwa, i żeby ta wolność taką pełną piersią mogła być wyrażona, to kiedy, kiedy czujemy się, że, że możemy sobie na nią pozwolić. Inaczej jest to trochę takim idealistycznym lotem, lecimy do ognia pełnej wolności, ale jednocześnie skazanej na Samopalenie, eee, Jakiś takim, e, któryś z książek. Zresztą m, sporo pytań pojawiło się, czy w, będę wracała do, do pisania I, i ja sobie też sięgnęłam do swoich książek, żeby sobie przypomnieć troszkę. I rzeczywiście e, brakuje mi tego. To był dobry czas, kiedy, kiedy miałam możliwość i taką przestrzeń w sobie emocjonalną intelektualną na to, żeby pisać. Może się uda tego powrócić. Zobaczymy. Ale w jednej ze swoich ostatnich książek, czyli Oddech, pisanej w 2014 roku, czyli na właściwie teraz, można powiedzieć, 10 lat temu, pisałam o tym, że, i teraz powiedziałam o tych igrzyskach, o tym, że hmm, miłość i nienawiść to, można powiedzieć, takie siostry bliźniacze, a co je łączy, to że obie są ślepe i my... Kiedy wpadamy właśnie poprzez media czy inne jakieś bodźce, które spowodują, że my po prostu coś strasznie kochamy, jakiegoś polityka, jakąś ideę, jakąś sytuację, która nas nie dotyczy, to niekoniecznie jesteśmy połączeni właśnie z tym swoim zdrowym rozumem i, i mamy w pełni otwarte oczy rozsądku. I to samo, kiedy nienawidzimy. Czy to kiedy nienawidzimy i zalewa nas ten kortyzol, którym ktoś spowodował, żeby spodrażnić i my wtedy jak nienawidzimy, a dobrze im tak, a wsadzić ich, a z drugiej strony, i cudownie i fantastycznie, to, to myślę to, Pani Aniu i drodzy Państwo, że, że to chyba jest czymś takim, żebyśmy. Jakąś, jak, 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 jakiś umiar, jakąś, jakąś harmonię zachowali między tym, co, co jest dla nas w naszym życiu takim codziennym, najważniejsze, a tym, co, co nam tej te, te igrzyska y, funduje, żebyśmy żebyśmy się tym zajmowali, to no nie dajmy się na to takim na chłodno. Tak mi się wydaje. I oczywiście nie jest to rada dla każdego. Dlatego, że ja mówię to z perspektywy kobiety 60-letniej, która sporo w swoim życiu różnych rzeczy doświadczyła. I w związku z tym też mam w sobie taką przestrzeń, żeby się od pewnych rzeczy odciąć i czym innym się zająć, bo coś innego jest ważniejsze. Natomiast myślę sobie, że, że dla młodych osób, dla osób, które są jakieś. No, no, mają w sobie tyle tych właśnie jakichś emocji i, i chęci jakiegoś takiego działania, nawet złudnego, to to jest naturalne, żeby, żeby się angażować w to. Więc ja myślę, że, no, że trzeba, trzeba posłuchać sobie i zastanowić się nad tym, czy to, co mną rządzi, to jest coś, co, co naprawdę chcę, żeby mną rządziło, czy też jest to manipulacja mediów, polityków, też w jakiś sposób sportu, który też Zastępuje nam pewne emocje. I nie to, że miał tutaj, ach, Jaruzelska Krytykuje, nie wiem, mecze piłkarskie. Nie, dają też upus bardzo wielu emocjom, ale trzeba się też zastanawiać, że one też zastępują pewnego rodzaju, że jest to pewnego rodzaju przeniesienie pewnych rzeczy. A to, co teraz w polityce obserwujemy, to jest bardzo zaciekły mecz, bardzo zaciekły mecz, a my jesteśmy zmuszani, żeby na tej żylecie tam siedzieć i. I po prostu ostro, bardzo reagować. Informacja dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach. Jeżeli macie Państwo kredyt hipoteczny w złotówkach, ten kredyt zawiera WIBOR. Warto się temu przyjrzeć. Naszym zdaniem WIBOR jest niezgodny z prawem. Jeżeli e, znaleźliście Państwo w trudnej sytuacji i grozi Państwu upadłość konsumencka, zgłoście się Państwo do nas, pomożemy przez ten trudny proces przejść. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia. I proszę Państwa. Teraz mamy pytania od już nie, nie patronów, a od naszych widzów. I trochę tak, będę nie po kolei, ale tak jak się wydrukowało. Czyli pan lub pani, ale chyba pan, bo skierski, Michał. Czy w, po tylu wywiadach z wieloma ciekawymi gośćmi zmieniły się Pani poglądy polityczne, gospodarcze, czy może nawet odnośnie wiary i szczęśliwego nowego roku? Panie Michale, chyba. Ja myślę, że, że to chyba nie goście, którzy przychodzili, zmienili. Mój jakiś proces postrzegania. Nie, właściwie właśnie powiedziałam tak. Proces postrzegania, tak, ale nie poglądy polityczne. Dlatego, że ja ciągle chcę utrzymać się taki status quo swój, żeby nie mieć poglądów politycznych, bo zanim zdaniem pogląd jako, jako pewien konstrukt. Myślowy jest trochę zaprzeczeniem myślenia. Myślenie jest czymś otwartym. Można zmieniać zdanie, można czegoś nie oceniać. Można właśnie mieć pewną płynność w tym wszystkim. Natomiast już pogląd zakłada pewnego rodzaju gotowca, którego często trudno się pozbyć. A wydaje mi się, że w tym takim działaniu publicystycznym czy dziennikarskim dobrze jest właśnie mieć tę otwartość, a nie jakiś swój e, pogląd. Także to mi się nie zmieniło, bo ja już w swojej pierwszej książce, czyli w Towarzyszce Panience, chyba w ostatnim rozdziale, który nazywał, miał tytuł Dlaczego, wiem, że to jest najważniejsze z pytań, bo każde inne pytanie, e, nie jest takim pytaniem, to jest pytaniem jakimś, albo tak, albo nie, jest jakimś właśnie czymś zamykającym. Natomiast pytanie dlaczego, do takiego pytania dlaczego trzeba właśnie mieć tą taką przestrzeń i emocjonalną, i intelektualną, żeby otworzyć się na różnego rodzaju racje, czy też właśnie czyjeś poglądy. I, i to jest takie coś, co mi przyświeca w, w naszym programie i tak jak Pisałam niejednokrotnie, jakby nawet w otwarciu tego programu, że, że właśnie chciałabym, żeby tak tutaj było, że ja niczego nie oceniam, zasiadam z gościem jako biała karta, a to już Państwo oceniacie czy też staracie się zrozumieć naszego gościa. Także no pozostałe. Pozostanę przy tym i, i nie mogę powiedzieć, że, że ktoś do mnie przyszedł, i, i ja nagle zrobiłam się osobą, na przykład, e, bardzo wierzącą z czyjegoś powodu. Ja myślę, że to, że w jakiś sposób jest mi bliżej do wiary, to chyba jest związane po prostu z, z wiekiem i z poczuciem jakiegoś takiego odchodzenia, przemijania, e, straty bliskich osób. I, I jakoś takim mechanizmem obrony, jest w takim siłą, że, że, że może, może to nie jest koniec, może jeszcze uda się ich spotkać. No. więc raczej nie, nie goście to zmienią, ale na pewno ten proces, w jakim jestem od paru lat, spotykając się z państwem w tym programie, spotykając się z gośćmi, z jakimś procesem psychologiczno-emocjonalno- Intelektualnym, który jakieś rzeczy we mnie zmienia, ale również ten świat za, za oknem. On też się tak na tyle zmienił, że można um, powiedzieć, że, 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 że też widzi się jeszcze jakieś inne sprawy w innym świetle. Z kolei inne sprawy, które, które były ważne ileś lat temu, przestają w ogóle istnieć i już się nimi nie zajmujemy. Czyli, no, po prostu, Pantarei w jakiś sposób. I pan Andrzej Rukrok pyta się, pani Moniko, jaka przyszłość czeka Unię Europejską po akcesji do niej wszystkich europejskich krajów? Czy wtedy wewnątrz Unii zacznie tworzyć się nowa struktura państw rządzących pozostałą częścią Europy? Czy USA zależy na tym, aby Europa nie była silna, czyli podzielona, skłócona, żeby można było łatwiej wpływać na poszczególne państwa? I uważam Pani Ojca za wielkiego patriotę. Dziękuję za odpowiedzi na pytania. Dziękuję Panu za ciepłe słowa na temat mojego ojca. Panie Andrzeju, jaka przyszłość czeka Unię Europejską po akcesji? Trudno powiedzieć. No, to jest znowu jakby pytanie, jakby do, 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 do pyty, która może są dlatego że może wszystko się wydarzyć. Może rzeczywiście być tak, jak widzą to eurosceptycy, że, że państwa narodowe zatracą swoją tożsamość, że będziemy zmuszani do różnych bycia powolnymi, do różnych decyzji, które nie będą koniecznie nam, dla nas sprzyjające. Takie Zagrożenia oczywiście istnieją, ale też równie prawdopodobne jest to, że właśnie wewnątrz Unii zaczną się tworzyć taka nowa struktura państw rządząca pozostałą Europą, ale równie dobrze może być tak, że pewne postanowienia Unii Europejskiej, tak? Ogólnie nazywając, i właśnie to, o czym mówiłam, takie ciążenie w taką stronę lewicową, światopoglądowo chociażby, że to zaczyna, będzie spowoduje taką odwrotną reakcję, i będziemy widzieli, tak już widzimy w niektórych państwach, że będą partie bardziej narodowe. Wybierane przez mieszkańców Europy właśnie z powodów takich, że ta Europa zacznie nam się tak rozmywać, ta tożsamość różnych specyfiki, różnych państw. Jeśli Państwo pozwolą, kiedyś kiedyś o tym mówiłam, ale to były lata temu, kiedy no, przez, przez wiele lat sporo pracowałam za granicą, trochę we Francji, zajmując się modą, potem we Włoszech. I, I potem, właśnie zaczęły zachodzić pewne zmiany, i ja, szczególnie jeśli chodzi o te Włochy, zauważyłam pewną rzecz taką, że Włochy, które są takim krajem, który bardzo jest taki esencjonalny i ze swoim językiem, ze swoją ekspresją, ze swoimi potrawami, z, z oczywiście, no, którzy wszystko to tworzą, tworzą ludzie swoim klimatem, swoim pięknym winem i tak dalej, architekturą. I zaczęłam zauważać, że e, dużo latając e, samolotem, będąc na różnych lotniskach, i czasami, żeby dostać się do jakiegoś takiego mniejszego miasta we Włoszech, e, trzeba było mieć międzylądowanie albo w Mediolanie, albo w jakimś e, w Curychu, albo w, w Monachium. E, więc różne te e, kraje inne e, po drodze były, czy też tam, na Mediolano, to ten sam kraj. Ja zauważyłam w pewnym momencie, że ja na tych międzynulądowaniach, gdzie na przykład spędzam godzinę czy dwie, że właściwie ja bym nie wiedziała, w jakim kraju jestem, nie wczytując się w, w język, a czasami wszystkie reklamy są po angielsku. I ja widziałam, że tak, że mamy na tych lotniskach te same marki, te same firmy, te same napisy, właśnie często po angielsku, wystrój taki sam. I że dziś to jest, nie ma znaczenia właściwie w jaki sposób, czy to jest ten Mediolan, czy, czy, czy to będzie właśnie Curych na przykład. Że, I taką miałam wtedy właśnie jakąś taką refleksję, że trochę się zatraca i część świat nie pójdzie w stronę takiego właśnie międzynarodowego lotniska, które nie ma cech, tego no swojego wdzięku, takiej inności. Którą w Europie mamy. I powiedziałam, że, że może jakoś się nie boję o, o Włochy czy, czy, czy o Francję. Nie tylko dlatego, że, że, że akurat Włochy lubię, w Francji nie przypadam, że to są kraje, które no nie są moimi krajami, ale to są kraje, które nie mają specjalnie, w przeciwieństwie do nas, niestety, kompleksu Zachodu, bo same tym Zachodem są i tą swoją kulturą. Natomiast my ze swoim kompleksem. My się tej polskości chętniej pozbywamy. W przeciwieństwie na przykład do, do Francuzów, choć oni na inny sposób tej francuskości się pozbywają, ale no nie dadzą się tak aż zamerykanizować, jak my to robimy. Ech. Jeśli, Panie Andrzeju, to jest wystarczające, to myślę, że tak moja odpowiedź jest. Nie wiem, i, i można powiedzieć, na dwoje babka Jaruzelska wróżyła. Pan Emil kto? Pani Moniko, jedno pytanie. Dlaczego od niedawna zajęła się Pani dziennikarstwem? Ogromna większość dziennikarzy powinna się uczyć od Pani tego rzemiosła. Pozdrawiam serdecznie. To nie jest tak, że od niedawna, bo można powiedzieć, że od bardzo dawna, tylko było różnego rodzaju dziennikarstwo. W latach dziewięćdziesiątych było to dziennikarstwo w, w pismach kobiecych. Głównie byłam też osobą, która miała ten zaszczyt współtworzyć wtedy miesięcznik Twój Styl. Trochę było tam tekstów, ale więcej byłam odpowiedzialna, jakby za takie strony, za tą stronę taką bardziej estetyczną, modową. Natomiast potem miałam felieton, czy też nawet równolegle akurat z tym felieton w radiu RMF FM. Miałam swój program w radiu Chili Z. Potem był program Bez Maski na temat. Potem ten program przeniósł się do Onetów. To wszystko tworzyliśmy wspólnie z... Marcinem Samborskim, który dzisiaj też jest producentem naszego programu. Więc nie jest to coś takiego dla mnie nowego, ale jednocześnie przez no, blisko 10 lat na Uniwersytecie SWPS, najpierw tam na dziale kulturoznawstwa, to była taka bardziej trochę rzeczy antropologiczne, a potem już na wydziale dziennikarstwa miałam zajęcia chociażby z narracji w, w dziennikarstwie, więc, więc uczyłam również studentów. W zeszłym roku już zrezygnowałam z tej współpracy i trochę czasu nie starczało, ale przede wszystkim technika mnie pokonała. Te wszystkie internetowe rzeczy, które trzeba było robić Przerastały mnie i też wydawało mi się, że to, co najważniejsze jest w nauce, w nauczaniu studentów, czyli ten bezpośredni kontakt, to jeszcze ta lata pandemii z tym włączonym tylko komputerem i tak właściwie, no nie wiadomo, czy ktoś słucha, czy uczestniczy, czy nie uczestniczy, lepsze grupy, gorsze grupy. Czyli wiele też satysfakcji z tego miałam, no, ale trzeba też mieć taki moment, żeby wiedzieć, że. Że się już z czegoś rezygnuje na korzyść czegoś innego. E, więc tak. E, no i teraz tak. Pan e, Radosław pyta. E, połączy to panie Radosławie z, z, z pytaniem: e, Just clear gameplay. I pan Radosław pyta: Skąd w pani tyle spokoju? A pan Just pyta: Dzień dobry, pani Moniko. Mam krótkie pytanie, ale niezwykle ciekawe, przynajmniej dla mnie. Skąd u pani taki spokój, rzecz wrodzona czy nabyta? Jest pani ucieleśnieniem tego, jak sobie wyobrażam, idealną dziennikarkę, która powinna być merytoryczna, nieoceniająca rozmówcy i jego poglądów, dociekliwa i właśnie spokojna, aby wszelkie przejawy różnic poglądów nie odbijały się. Na jakości rozmów. Trzeba być takim lustrem dla zaproszonego gościa, a nie kolejną osobą, z którą trzeba kłócić się o swoje zdanie. No i pan chciałby, żeby takich dziennikarzy czy dziennikarek było więcej i również pozdrawia i życzy wesołego Nowego Roku dla mnie i rodziny i e, nie chciałby też włączać. E, odbiornika, z wyłączać właściwie odbiornika z zażenowania tym, co słyszy i widzi. Ja również Pana bardzo pozdrawiam, czy znaczy obu Panów, do których pytań się odnoszę. No i tak, jeśli chodzi o to, skąd ten mój spokój? Ja Państwu kiedyś puszczałam też taki archiwalny mój program z rozmowy z Piotrem Tymochowiczem, gdzie a to były nasze początki właśnie z Marcinem, nawet pierwszy odcinek tego, tego, tego programu bez, bez maski. No i ja wtedy uważałam, że, 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 że dziennikarz powinien być no, szybki, odbijać i być jakoś tam dociekliwy i tak dalej. I pana Piotra Tymochowicza bardzo, bardzo męczyłam. Jednocześnie potem zdałam sobie sprawę, że w ogóle. To nie za bardzo jestem ja, że ja jakoś w kontaktach z drugim człowiekiem raczej staram się być sympatyczna, staram się przede wszystkim wysłuchać bardzo uważnie, zrozumieć, niekoniecznie nawet skomentować to, co zrozumiałam. Jakie są oczekiwania tej drugiej strony, że, że w jakiś sposób skomentuję to, to że mi o to poprosi, to skomentuję, jeśli nie, to po prostu wysłucham. Ale myślę, że to też jest taki proces... Hmm. myślę, też to jest trochę związane z wiekiem, trochę też z taką właśnie rezygnacją i smutkiem. Ja wiem, że to źle, źle brzmi, ale w jakimś momencie życia człowiek jakoś, ma też jakąś tak chyba świadomość tego, że, że tej energii ma już tam jakiś taki zapas, już wyczerpał i teraz ta energia powinna być na co innego spożytkowana, niekoniecznie, żeby się szarpać i z kimś szarpać się przede wszystkim. A więc tak myślę, że to też... Że w jaki sposób z tym się wiąże. Nie chcę, żeby zabrzmiało to bardzo w mrocznie, bo i takie rzeczy dla Państwa przewiduję w drugiej części programu, jako miłośniczka właśnie w, w kina noir, kiedyś francuskiego, dziś bardziej e, nordika, Ale dobrze. W każdym razie tak, kiedyś, kiedy byłam, więcej było we mnie takiej energii, więcej też wesołości. No to też myślę, że, że więcej pewnej intensywności w zadawaniu pytań i też jakiejś może niecierpliwości. A dzisiaj, no to już tak jestem, o, już wiem, jakie mam skojarzenie. Chociaż że jedna pani, ale chyba nie tutaj, tylko gdzie indziej do mnie pisała, że, że ja nie powinnam mówić o sobie, że jestem starszą panią. No bo zrozumiałam trochę, że jakby obrażam moje rówieśniczki, które tak się nie czują. I, i bardzo za to przepraszam. I, i aha, jeszcze, jeszcze było, że, żeby sobie tam nie, nie odbierać poczucia wartości. Ale ja nie mam poczucia wartości, też tak, że ono będzie związane z moim wiekiem, że jak ja się będę się czuła młodo, to ja się będę czuła e, bardziej wartościowa, niż kiedy będę czuła się bardziej w sposób e, dojrzały. Nie, to też nie jest, nie jest tak. No. E, ale to jakby, też na, na inny może e, temat. W każdym razie, moje doświadczenia z, życiowe, no one też mi każą być, przyjmować pewne rzeczy właśnie z większą tolerancją i, i spokojem i właśnie się tak nie, nie emocjonować w różnych sprawach, czy sprawach z gośćmi to już w ogóle, czy też z widzami, ale też takie pytania się pojawiają, jak ja reaguję, jak jest taki jakiś tam hejt na mnie no to nie wiem, w internecie czy nie tylko staram się zawsze pamiętać jedną Aforyzm Oskalda łajda. Twojego wroga nic nie zdenerwuje bardziej niż to, że mu wybaczysz. Polecam Państwu. I dobrze. Pan lub Pani Tekstet. O ile dobrze pamiętam, w jednej z audycji zapowiedziała Pani, że opowie o spotkaniu Pani Ojca i Rockefellera. Czy ma Pani jakieś informacje na temat tego spotkania? Bardzo fajny kanał. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. No, nie mam dobrych wiadomości i daję tutaj najświętsze słowo honoru, że ja nie spotkałam się poza jakby właśnie jakimiś komentarzami współczesnymi na ten temat, z czymś źródłowym. Ja tak. Byłam wtedy z ojcem w, w Nowym Jorku, akurat nie uczestniczyłam w tym spotkaniu. Byłam chyba wtedy, jakiś było obiad u Barbary Walters, wtedy bardzo słynnej wtedy amerykańskiej dziennikarki. I nie pamiętam też jakichś ojca specjalnych komentarzy na ten temat, oprócz tego, że to spotkanie się odbyło że, że było jakimś dobrym spotkaniem. Natomiast potem ja się dowiedziałam dość, dość późno i to właściwie chyba z komentarzy państwa internetowych i też się jakiś tam pojawia, Jaruzelski sprzedał Polskę, świetnie się obłowił i tak dalej, tam w 1985 roku. Ja tak zasięgałam wtedy właściwie inną osobą, która, która mogła coś wiedzieć na ten temat, był Jerzy Urban, więc też jego się pytałam o to, co on wie na ten temat. Mówi, że niewiele wiedział i to chyba nawet było w tej rozmowie, którą chyba 3 lata temu, dwa i pół roku temu z Jerzym Urbanem u niego w domu w Konstancinie u Małgosi i Jerzego była przeprowadzona się w ogrodzie. Wie, wielu z Państwa się na mnie obraziło ale, ale potem powróciliście kiedy było osoby z drugiej strony więc on też niewiele potrafił mi powiedzieć sięgnęłam po e, dzienniki pana Górnickiego który był ojcem, jego doradcą o, też dziennikarzem uczestniczył też e, wspierał przy, m, przy pisaniu jakichś też, e, tekstów w każdym razie tam też znalazłam tylko, że jest, że jest napisane o tym, że, że było i że, że Rockefeller miał poświęcić tam, nie wiem, ojcu nie wiem, pół godziny, godziny, a w końcu to spotkanie bardzo długo trwało. A głównie mówił mój ojciec, no i że, że Rockefeller miał być pod, tak powiem, wrażeniem mojego ojca, natomiast no, nic więcej nie wiem, czy tam w tym 85 roku tak się zmieniło już wtedy? Chyba nie. Na pewno korzyści jako, jako rodzina, gdyby tak było, nie miałem we Franco, którym pomaga mi się zmagać fundacja FER, gdzie jestem bardzo wdzięczna. No, ta W ogóle sytuacja finansowa byłaby. Zupełnie, zupełnie inna i pewno też być może też nie spotykałabym się z Państwem tutaj siedzieć i rozmawiać w tym programie, bo pławiłabym się w Szwajcarii. Nie wiem, nie wiem, co tam, co tam zaszło. Na pewno nie aż tak, żeby to była jakaś taka spiskowa teoria, ale z drugiej strony można sobie pomyśleć, to były lata. Kiedy Ronald Reagan nałożył na Polskę po 1981 bardzo duże sankcje i sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, bardzo późna, trudna. Natomiast czy to nie jest tak, i to teraz też nie chcę wybierać, bo powiem, że nie wiem. Powiem, że nie wiem, naprawdę słowo honoru nie wiem. Czy to nie jest tak, że współcześni politycy. Którzy właściwie no, po 89, po 90 roku, gdzie e, zostało sprzedawane tyle polskich fabryk, e, tyle polskich instytucji, zostało albo w ogóle zlikwidowanych, albo, albo sprzedanych w zagraniczne czy prywatne ręce, i że nie jest takim dobrym wytłumaczeniem, a to Jaruzelski to już zrobił, no bo w sumie ani się nie obroni, ani to, i że to już w 85 roku było. A może nie. A może nie, a może to jest, y, może Jaruzelski, i nie chcę mówię, bronić, to będzie ostatnie zdanie, nie chcę bronić. Może rzeczywiście Jaruzelski nie jest wszystkiemu winien, co, co się w Polsce wydarzyło. E, ale tak jak Państwo nieraz mówią, bo to jeszcze będą się pojawiały pytania z generałem Jaruzelskim. E, e, Bardzo ważny dla mnie ojciec był jest, brakuje mi go. Nie uważam, żeby rodzina była wiarygodna jako obrońcy. Ja mogę kiedyś Państwu powiedzieć o swoich spotkaniach z radzieckimi marszałkami. I, I myślę, że to jest taka wiedza, której dzisiejsi historycy, którzy pewne rzeczy oceniają, nie mają, bo, bo nie spotkali tych wszystkich marszałów w tamtych czasach. Zostawmy ten temat, bo, bo jak mówię, nie chcę, nie chcę było tak, że, że po to prowadzę ten program, żeby wybierać pana generała. Uff. Dobrze, proszę państwa. Pan Mateusz Marko. Szanowna pani Moniko, czy interesuje się pani polityką amerykańską? Jeśli tak, to czy zechciały Pani podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, kto według Pani byłby lepszym prezydentem na trudne czasy? Trump czy Biden? Moim zdaniem wybory w Stanach będą najważniejszym światowym wydarzeniem w przyszłym roku. Zgadzam się z Panem, że będą bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w przyszłym roku. Jak przebiegną? Nie wiemy. Nie wiemy w ogóle przede wszystkim. Panie Mateuszu i pan też zresztą wie i państwo, czy w ogóle staną ci dwaj politycy naprzeciwko siebie na ubitej ziemi, dlatego że z tego, co wiemy, jeśli coś się może nowego wyda wydarzyło, to Donald Trump przez sąd jednego ze Stanów i teraz już Mój właśnie starczy umysł nie pamięta, który to był stan. W każdym razie sąd powiedział, że nie może startować, jeszcze czeka chyba się na wyrok tego sądu ponadstanowego. Czy w związku z tym, czy Donald Trump w ogóle będzie mógł startować, i czy też prezydent Biden który na razie ma startować, no ale już, już przy poprzednich wyborach mówiło się, że jego, że jego stan psychiczno-geriatryczny jest taki, że, 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 że może no nie jest dobrym prezydentem na trudne czasy. Więc zobaczymy, panie Mateuszu, czy w ogóle ci dwaj politycy staną naprzeciwko siebie i czy... Nie powinna się pojawić jakaś trzecia osoba, która na te trudne czasy byłaby lepszym prezydentem. No i właśnie też przede wszystkim, co dla Polski z tego wynika. Dla świata, tak oczywiście, ale przede wszystkim dla Polski bliższa ciało, koszula. Pan Słamo, Sławomir e, Ziętek, Ziętek, przepraszam, jeśli tak, ale te niki są trudne dla mnie. Witam Pani Moniko. Jakie ma Pani zdanie na temat e, agendy 2030, czyli cele zrównoważonego rozwoju podpisaną przez Polskę w 2015 roku NZ? Dziękuję. E, panie Sławomirze, może byśmy zrobili kiedyś takie pytanie, może rzeczywiście, żeby, żeby więcej takich politycznych rzeczy było, ale ja aż tak się tym... E, nie zajmuję i raczej staram się zapraszać takich gości, którzy są ekspertami, i może wkrótce kogoś takiego zaprosimy, żeby, żeby na takie pytania odpowiedział. Bo ja nie chcę udawać, że nie wiem, czy, czy ekonomia chociażby jest moją mocną stroną. Ja zapraszam takich gości, którzy, którzy są ekonomistami czy też ekspertami od, od takich spraw. Więc jeśli Pan wybaczy i Państwo to. Na ten temat nie odpowiem, chociaż zaznaczyłam też to pytanie, żeby właśnie przed Państwem się usprawiedliwić. No. I teraz tak. Hmm. Gdyby miała Pani, Pan, nie, chyba to jest jednak Pani Marta C., gdyby miała Pani wybrać jedną rzecz, która miała największy wpływ na kształtowanie Pani charakteru, co to by było? Szczęśliwego Nowego Roku. Hmm. Panie Marto i Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej mówiłam, zawsze jest mi trudno, kiedy jest pyta w pytaniu, jest coś takiego, że jest coś taki naj, co jest takie naj I, i że to jest takie w życiu, że to jest taki jakiś. Oczywiście zdarzają się w życiu jakieś, jakieś momenty, kiedy jakieś kompletnie przełomowe, ale najczęściej one mają jakiś dra dramatyczny yy, przebieg, kiedy nie wiem, ulegamy jakiemuś, nie daj Bóg. Yy, wypadkowi, W którym coś się takiego stanie, że już nasze życie całkowicie się zmienia. Natomiast na kształtowanie charakteru bardzo dużo elementów wpływało. Na pewno dom rodzinny, na pewno też babcia, która do jakiegoś momentu w życiu mnie wychowywała, mieszkanie w w kościelisku pod zakopanym we wczesnym dzieciństwie. To moja jest Arkadia dzieciństwa. Moi rodzice, moi nauczyciele w szkole, moje koleżanki, moi koledzy, przyjaźnie. I dzisiaj też moje, moje, moje prace, i również dzisiaj też to, co robię, i też właśnie i to, chociażby, że Państwo mnie wspieracie. Nie wiem, czy kształtuje mój charakter, czy, czy po prostu jakoś taki daje mi poczucie większe bezpieczeństwa w trudnym, w trudnym momencie. I to też mnie kształtuje. Choć jestem już, jak można powiedzieć, w tym takim momencie swojego życia, że jestem ukształtowana. Może już te takie twarde cechy są ukształtowane, ale, ale jeszcze cały czas jakby kształtujemy swój jakiś dobrostan. Swój ekosystem, w którym, w którym jesteśmy. Także trudno mi byłoby wybrać jedną rzecz, ale chociaż właściwie mogłabym powiedzieć, że w jaki sposób to takie przebywanie w dwóch światach wczesnej młodości, czyli stan wojenny, kiedy byłam w klasie maturalnej, potem powrót, powrót do szkoły gdzie no, zostałam w swojej klasie tak przyjęta, jak zostałam przyjęta. i Moje przyjaźnie z, z młodzieżą z opozycyjnych domów, ich, ich rodziców. Z drugiej strony świat mojej rodziny, świat właśnie spędzany w tym środowisku wysoko postawionych wojskowych, ale nie tylko. Chłopaków z ochrony, i wakacje w jakiś też... WDW, czyli wojskowe domy wypoczynkowe, gdzie zawsze były też jakieś koszary, i to też na przykład te koszary bardzo kształtowały moje poczucie humoru i nie rozbijajmy tego tematu. Tym razem, kto czytał książki, to wie. Czy miała Pani propozycję, pan lub pani Kuter Cuter pyta, aby swoje wywiady prowadzić w jakoś szeroko rozumianej telewizji? Nie, telewizja nigdy, mainstream nigdy mnie nie chciał. Był taki czas, że byłam dość często zapraszana do jakichś telewizji śniadaniowych, czy to w, w tvn czy, czy wtedy właściwie w tvn BIS, tak jak teraz będzie, czyli, czyli w, w TVP, jakieś śniadaniówki, więc tam najpierw jako pani od mody, od, od psychologii, yy, różnego rodzaju, ale jakoś bardzo to zostało ucięte w pewnym momencie i yy, nie. Miałam w czasie wakacji propozycję z jednej z e, takich największych i mainstreamowych stacji radiowych, żeby poprowadzić tam program takich rozmów politycznych. Hmm. I poszła nawet takie na takie nagranie próbne. Zaproponowano mi bardzo dobre warunki, ale był to bardzo krótki czas i rzeczywiście trzeba było mieć tak słuchawkę w uchu i, no i robić to, co, co ostatnio zostało zrobione przez... Redaktora Sroczyńskiego w rozmowie z Krzysztofem Bosakiem, więc to kompletnie nie, nie moje że tak powiem. Raczej staram się bardziej, jak terapeuta, czasami słuchać swoich gości, choć tutaj nie chcę powiedzieć, że może moi goście mają problemy psychiczne i dlatego do mnie przychodzą, nie, tylko bardziej po prostu wysłuchać. Ale przede wszystkim, no bo już ja powiedziałam, była tam kusząca bardzo i dla mnie, jako samotnej matki z dorastającym synem i osoby posiadającej wciąż jeszcze, pomimo opieki ze strony Fer, ale w Getting Banku, który, który tutaj w związku z tym wszystkie sprawy zostały zawieszone, więc szczęśliwa posiadaczka kredytu we Frankach. Więc byłam zachęcona, że może, że może spróbuję jednak i, i, i dam radę. Poprowadzić taki program, choć byłoby to bardzo sprzeczne z tym, co, co czuję, czyli z jednej strony mieć słuchawkę w uchu, która mówi: Proszę przerwać, proszę pytać, proszę coś takiego, czyli trochę przestać być, no, mieć jakąś autonomię swojego, swojego stylu. Ale to była jedna rzecz. A druga rzecz, to zapytałam właśnie tam, gdzie miałam program Gwiazdozbiór. I powiedziałam, że, że, że mam propozycję z może nie tyle jakąś tam konkurencyjną, ale, ale no w jakimś rzeczy w sensie niekonkurencyjną, jeśli chodzi o tematykę konkurencyjną, jeśli chodzi o medium. I czy tutaj, gdzie jestem, no to wszystko jest w porządku i dalej i tak dalej. No i Zostałam zapewniona, że, że jak najbardziej są bardzo zadowoleni ze współpracy ze mną i, i chcieliby, żeby ten program dalej istniał i się rozwijał, no, ale to już o tym wszystkim Państwu bym mówiła. Dobrze, proszę Państwa, no, i teraz pani Monika Obakowska pyta mnie: Dzień dobry, czy będzie pani zainteresowana startem w wyborach samorządowych do Rady Warszawy? Jeśli tak, to z której partii będzie pani szukała poparcia do zorganizowania całego przedsięwzięcia? No i też tutaj życzenia ze strony Pani Moniki sukcesu zawodowych, osobistych i po staropolsku, do siego roku, do siego roku Pani Moniko, moja imienniczko i do siego roku Państwu po raz kolejny nie, nie będę zainteresowana startem w wyborach chciałam powiedzieć, że już w ogóle nigdy, już nigdy nie będę w wyborach, tak jak kiedyś mówiłam zanim, zanim startowałam I coś takiego się zdarzyło, że w końcu się zdecydowałam i startowałam i teraz chyba nie chciałabym, bo mam takie poczucie swojej bardzo małej efektywności i w związku z tym jakiejś takiej rezygnacji w tym, na ile mogę coś zrobić w Radzie Warszawy i też już nawet poprzestałam na tych pisaniu tych interpelacji, które są po prostu tylko takim działaniem. Czasami jakiegoś prymusa, który napisze i tak dostanie odpowiedź, i właściwie będzie tylko zaliczone, że to było, a tak naprawdę nic to nie, nie zmieni. Jestem dość aktywna w, w Radzie, czy znaczy na komisjach, szczególnie na Komisji Środowiska i Swoim, swoimi głosowaniami daję, daję znak tego, po jakiej jestem stronie, i często też. E, Naciskając guzik, który na żółto się zaświeci, czyli wstrzymanie się od głosu, kiedy na przykład sprawy warszawy zaczynają mieć charakter polityczny, a nie czysto administracyjny, który miałby przynieść jakieś korzyści dla mieszkańców. To nie jest mój mecz i ja jestem jako tam jedyna radna, bezpartyjna i Niezależna. Proszę Państwa, troszkę obawiam się, że i Państwo są zmęczeni, i ja pytań zostało e, sporo. Więc e, do sięgo roku. Mm. I pewno już e, bardzo niebawem e, być może już e, jutro, najdalej pojutrze powrócimy z drugą e, częścią, gdzie będę odpowiadała na Państwa pytania. E, Postaram się jeszcze wzniecić w sobie więcej energii, żeby było interesująco. No a teraz bardzo Państwu dziękuję i za pytania, i za życzenia, i dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom i z Patronite'a, i też chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję, ponieważ o kilkanaście tysięcy wzrosła ilość subskrybentów, więc też się bardzo cieszę i za to dziękuję, więc warto było w jakimś sensie. I cóż, i oczywiście przypominam, że Fundacja Fer, czyli Fundacja na rzecz uczciwej bankowości, jest naszym partnerem. No i oczywiście stan i Barbara zadrożny SB Award, którzy nie tylko są patronem programu, ale również dzisiaj tą pyszną herbatę, którą piję to, to dzięki Państwu. Zadrożny, którzy już tradycyjnie przesyłają pyszną herbatę z firmy Czajnik, herbaty Czajnik, e czajnik Bardzo Państwu też polecam i piję Państwa zdrowie nie szampanem, żeby tutaj nie donieśli na nas kolejny donos, do, nie był do prokuratury, że jest to propagowanie picia alkoholu. Jeśli przyjdzie właśnie wspominana wyżej dziennikarka lewicowa do nas, gdzie będziemy pić się Krople na uspokojenie to, to tak, a tak to tylko herbatę. Do zobaczenia. Dziękuję i czekam na Wasze komentarze.